Siemano, witam na kanale KowGarage i zapraszam na film, w którym pokażę kolejne urządzenie od VGate. Tym razem będzie to V-Linker MC. Do testów dostałem produkt o nazwie V-Linker MC. Jest to taka kostka, która umożliwia m.in. kodowanie pojazdów marki BMW. No i najpierw zacznijmy od unboxingu. Jak widzicie, takie nieduże pudełeczko, w którym oczywiście instrukcja, jak to zwykle od chłopaków z VGate bywa w języku polskim. Ona w bardzo przystępny sposób pokazuje nam, jak urządzeniem się posługiwać, jak je pierwszy raz podłączyć. Mamy też dedykowaną aplikację do tego urządzenia o nazwie Beamer Code, no ale to pokażę Wam już w dalszej części filmu. Natomiast samo urządzenie bardzo elegancko spakowane w takiej ładnej tekturce. Tutaj taka sztywna wytłoczka, no i sama kosteczka wygląda w ten sposób. Logo VGate. Oczywiście podłączamy to do OBD2 w naszym samochodzie. Tutaj jeden mały przycisk i tak w zasadzie to jest tyle. Jak zwykle czuć, że plastik dobrej jakości, tutaj nic nie trzeszczy, nic nie chce nam się rozwalić, więc tak to generalnie wygląda. Do czego może przydać nam się takie urządzenie? Generalnie poza opcją do diagnostyki mamy tutaj również po prostu gotowe narzędzie do kodowania, czyli możemy zmienić parametry swojego samochodu. Ja dzisiaj pokażę Wam to wszystko na przykładzie BMW F11, więc dosyć świeży model tej marki. Natomiast poza tym obsługujemy również marki takie jak Ford, Volkswagen, Audi, więc myślę, że śmiało każdy może znaleźć coś dla siebie. No i standardowo przypominam, że po wejściu do koszyka i wpisaniu kodu rabatowego KowGarage cena naszego urządzenia jest mniejsza o 30 zł i dostajemy darmową wysyłkę kurierem. Aby połączyć się z urządzeniem, wchodzimy sobie w Bluetootha, no i tam oczywiście musimy znaleźć urządzenie, które nazywa się V-Linker MC. Po kliknięciu parujemy, wpisując kod raz, dwa, trzy, cztery, klikamy OK. No i urządzenie powinno zostać sparowane z naszym telefonem. No i wtedy możemy przenieść się już do aplikacji Beamer Code, klikamy Connect i urządzenie po chwili wyświetli nam modele pojazdu. Tam wybieramy model, na którym aktualnie pracujemy. No i klikamy sobie potem przycisk OK i w ten sposób czekamy, aż auto nam się połączy. Ogólnie urządzenie w połączeniu z aplikacją Beamer Code daje nam bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o personalizację naszego samochodu. Mamy do dyspozycji mnóstwo funkcji, takich jak ustawienia klimatyzacji, skrzyni biegów, zarządzanie światłami z przodu i z tyłu, otwieranie tylnej klapy z przycisku, programowanie czujników parkowania, no i tak naprawdę wiele, wiele innych. Każdy znajdzie sobie coś, co chciałby zmienić w swoim samochodzie, a z pomocą tego urządzenia jest to naprawdę bardzo proste. Ja natomiast pokażę Wam kilka funkcji, które moim zdaniem wydają się ciekawe. No i pokażę to na przykładzie samochodu marki BMW. Najpierwszą rzeczą, od której zaczniemy, będzie wyłączenie dźwięku ostrzegania o niezapiętych pasach. Tutaj klikamy sobie pierwszy. Ten moduł, już nam aplikacja odczytuje wszystkie informacje. Jak widzicie, po odczytaniu mamy dostępne różne opcje. Mamy tak, przypominajkę dla fotela kierowcy. Klikamy Not Active, Save. Tak samo dla pasażera, Save. Ikonki o niezapiętych pasach też możemy sobie wyłączyć, ale tutaj może zostawmy. No i jeszcze brzęczyk dla siedzeń z tyłu też sobie wyłączymy. Jak widzicie, jest to bardzo proste. Z Active zmieniamy na Not Active. No i klikamy przycisk Code. Start Coding. No i aplikacja zaczyna pracować. Wyskoczył komunikat, że kodowanie zakończone, więc już możemy wrócić z powrotem do głównego menu. A dźwięku o niezapiętych pasach teraz już nie będzie. Mamy też inne opcje, ale z takich ciekawszych funkcji to na pewno wiele osób się zainteresuje opcją wyłączenia funkcji Start-Stop. Tutaj znajduje się to w kategorii Front Electronic Module, czyli tak jakby przedni moduł elektroniczny.
I tutaj, jak widzicie, mamy też ustawienia dotyczące świateł, również audio, ale tak jak mówiłem, nas interesuje funkcja auto start-stopu. No i tutaj pierwsza zakładka, czyli tłumacząc na polski, po prostu start-stop wyłączony domyślnie, więc klikamy tą funkcję jako active, potem save, no i kodujemy. Tutaj jeszcze, jak sobie zjedziemy trochę niżej, mamy również opcję dotyczącą świateł. Możemy zmienić sobie na przykład częstotliwość spryskiwacza albo ilość pryśnięć na światła przednie. Jak widzicie, opcji do świateł jest bardzo dużo, także tutaj naprawdę można sobie dostosować auto do własnych preferencji. Natomiast z takich fajnych rzeczy też mamy opcję zarządzania lusterkami i na przykład możemy ustawić automatyczne składanie. I też jeżeli auto posiada taką funkcję, to jest automatyczne obniżenie lusterka prawego, które obniża się przy cofaniu. Tutaj możemy wybrać sobie wartości od 10 do 100%. Ale właściciel jest zadowolony z tego, jak jest obecnie ustawione, czyli na 70%, więc tego nie zmieniamy. Z takich też rzeczy dotyczących komfortu, którymi możemy zarządzać, również jest fajną sprawą regulacja temperatur, jeśli chodzi o ogrzewanie foteli. I tutaj możemy oddzielnie zarządzać temperaturą, jeśli chodzi o plecy fotela, a także jako oddzielnie do siedziska. Także też myślę, że fajna sprawa i możemy sobie ustawić trzy poziomy, tak jak mamy na przycisku do grzania, trzy poziomy i dla każdego ustawić różną temperaturę. Także naprawdę można tutaj poświęcić dużo czasu na to, żeby jeździło się autem jak najwygodniej. Mamy też opcję zarządzania wyświetlaczem na kontroli centralnej. Tutaj jest to nazwane jako head unit i z takich fajnych bajerów możemy sobie ustawić na przykład animację, którą mamy po włączeniu samochodu. No i na przykład wybierzemy sobie M-Variant 1, bierzemy save, kodę, start coding. No jak widzicie, aplikacja z charakterystyczną literką M nam się wyświetliła, także myślę, że spoko bajer. Na pewno wygląda fajniej niż po prostu włączające się bez niczego radio. Kolejną ciekawą funkcję, którą możemy sobie zaprogramować, będzie pod nazwą Instrument Cluster. I tutaj mamy po prostu możliwość zarządzania ekranem, który widzimy na zegarach. Zaraz jak nam się rozkoduje tutaj w aplikacji wszystko, to pokażę Wam, co możemy z tym zrobić. O, i zobaczcie na przykład fajna funkcja, która nie jest włączona, a myślę, że ona jest dosyć przydatna, czyli Digital Speed Inboard Computer. Jeśli sobie to włączymy, pojawi nam się cyfrowo wyświetlana prędkość, z którą aktualnie się poruszamy. Myślę, że jest to wygodne, bo jednak no, cyferkowo widzimy wszystko szybciej niż odczytując to ze standardowego wskaźnika takiego ze wskazówką. No i jeszcze możemy sobie na przykład zmienić wyświetlanie spalania. Tutaj mamy wyskalowane na liczniku do 20, a możemy zwiększyć sobie to do 30 litrów na 100 km. Także te dwie opcje sobie teraz włączymy. Zaczynamy kodowanie. Jak widzicie, zegary zgasły. Zapaliły się na nowo, ale jak widzicie, spalanie mamy już dostosowane, znaczy wyskalowane do 30 litrów na 100 km, a przełączając funkcję małego komputerka, mamy odblokowaną funkcję prędkości w kilometrach na godzinę w formie elektronicznej. Także myślę, że to też jest fajne rozwiązanie. Jeżeli tego nie było, no to po prostu sobie dodajemy jednym prostym kliknięciem. Pokazałem Wam kilka ciekawych funkcji aplikacji Beamer Code, ale warto wspomnieć, że jest jeszcze coś takiego jak Expert Mode. Tutaj otwierają nam się naprawdę nieograniczone możliwości kodowania. Aby sprawdzić, co dokładnie będziemy mogli zmienić w naszym samochodzie, zapraszam na stronę producenta aplikacji, gdzie po wybraniu modelu otworzy nam się pełna lista modyfikacji możliwych do wykonania wraz z krótką instrukcją.
Sama aplikacja jest płatna, ale to, co oferuje i jak działa, jest zdecydowanie warte swojej ceny. Jak widzieliście, działanie aplikacji jest bardzo proste i dosłownie po 2 minutach już ogarniamy, jak wszystko działa. Także ja bardzo zachęcam do zakupu takiego urządzenia, jeżeli jesteście posiadaczem na przykład BM-ki. Można zrobić bardzo dużo, ja pokazałem tutaj tylko kilka takich, nazwijmy to, kluczowych funkcji, które ta aplikacja posiada. Nie zapominajmy też, że V-Linker MC to również narzędzie do diagnostyki, więc tak naprawdę otrzymujemy 2 w 1. Kodowanie i diagnostykę w jednej małej kosteczce. Ja bardzo polecam, jeśli podobał Wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. No i zapraszam do sklepu Wigate, gdzie na hasło Kofgarage macie 30 zł rabatu i darmową wysyłkę na każdy z ich produktów. Tymczasem trzymajcie się, cześć!